Szła dzieweczka do laseczka. Kurwa, poczekaj, aż się odsłoni! Wiesz, jak to jest na Wiedźmina i strzygę? Znowu nie wiem, powiedz. On obala flaszkę, coś tam próbuje, wreszcie zasypia jak zabity, a ona wstaje rano jako dziewica. Spóźniliśmy się. Ale dlaczego? Nie wiem. Idę po Cedrika. Kurwa, poczekaj, aż się odsłoni! No tak! Jeszcze mutanta nam brakowało! Wiesz, jak to jest na Wiedźmina i strzygę? Spodziewałem się tego. Nie wiem, powiedz. On obala flaszkę, coś tam próbuje, wreszcie zasypia jak zabity, a ona... Spóźniliśmy się. Ale dlaczego? Nie wiem. Idę po Cedrika. Co to był ten Foltest, co go zabili? Ten, co kazał mówić do siebie wujku? Nie, tego dzisiaj widziałam. Bo ci gały wypadły! Szła dzieweczka do laseczka.
No, Cedric, gdzie jesteś? Zapłacisz za naszą krew, Wiedźminie! Na niego! Zdychaj, świnio! Śmierć ludziom! Wieprza! Człowiek. Muszę wrócić na ścieżkę. Zwolnił. Nie może być daleko. Skojatel nie próżnują. Ten chłop nie pomoże mi znaleźć Cedrica. Kedmin, Gwynblade. Wiesz, nie czuję już bólu. Zawsze chciałem umrzeć wśród drzew. Co się tam stało? Triss poprosiła mnie o pomoc. Zabiłem Duan, który pilnował drzwi i włamaliśmy się. Znów zabiłem Duan. Wiem. Gdzie jest Triss? Co się stało? Przyszedł Wiedźmin. Rzucił się na nas. Próbowałem bronić Triss. Ale był szybki, za szybki dla mnie. Uderzył Triss, zanim zdążyła rzucić zaklęcie. Wiedział, jak walczyć z czarodziejką. Potem kazał jej uruchomić megaskop. Powiedział, że musi się dostać do Edirn, w pobliże krasnoludzkiej osady Vergen.
Triss stwierdziła, że to szaleństwo, że nie ma koordynatów. Wtedy spojrzał na nią dziwnie i zagroził: lepiej się postaraj, bo idziesz pierwsza, a ja będę tuż za tobą. Potem straciłem przytomność. Gdy się obudziłem, nie było ich. Wiedziałem, że umieram. Las mnie wzywał. Dlaczego, Cedric? Dlaczego się w to wplątałeś? A dlaczego ty się w to wplątałeś? Czasem po prostu tak trzeba. Mówiłem ci, że miałam wizję? Dlatego piję. To pomaga. Wódki mgła otula mnie szczelnie i nic nie widzę. Nic nie czuję. Spokojnie. Ale teraz... teraz widzę dokładnie. Musisz odzyskać utraconą pamięć. Tylko w ten sposób zrozumiesz, kto i dlaczego zabija Dłan w koronach. Jak mam odzyskać pamięć?